Dobra, a my już uciekamy. A co wam jeszcze powiem odnośnie tej pani z Tajwanu, co jechałem z autobusem? Ona, jakby tam było teraz trzęsienie ziemi, 7,5 stopnia, bardzo mocne, to ona wsiadła do samolotu, wleciała do góry, do Dubaju, bo przesiadka w Dubaju, i w tym czasie było trzęsienie ziemi. Jakie szczęście miała, nie? I tu macie przykład właśnie, jakie szczęście. I jak to się mówi, oszukać przeznaczenie, gdzie macie wolną wolę, a gdzie macie przeznaczenie. Gdyby nie podjęła decyzji o wyjeździe tego dnia akurat w podróż do Grecji, to nie wiadomo, czy by żyła. Wiadomo, że pewne rzeczy się nie oszuka, bo karma i tak dalej, ale widzicie, jak to jest. To jest piękny przykład dla niej, że należy i dla nas, dobrą karmę, że należy podróżować. Tak jak my parę dni temu motorkiem, od razu się inaczej spało. Od razu inne sny, od razu wszystko inne, bo... I to wiadomo, że ktoś powie, kasa, nie kasa. To nie chodzi o kasę, chodzi też, że wasz comfort zone często nie pozwala wam wyjechać. Pilnujecie domu, jesteście domu, niewolnikiem domów, rodzin, samochodów, nie wiem, zawsze czegoś. To szef nie da urlopu, jak nie da? Przecież to nie może być system pracy niewolniczy. Każdy ma być zadowolony. Ty masz być zadowolona i ja mam być zadowolony. Ja jak pracowałem w Anglii, miałem takiego menadżera sama, i powiem wam, że ja miałem z nim cudowny układ. Ja miałem w roku 3 miesiące urlopów. Było to dużo. Jechałem, w Polsce, kto ci taki urlop da? Ale jak jechałem do Anglii, to pracowałem dużo. Wtedy byłem kelnerem. Na przykład no, 50 godzin była średnia tygodniowa, to ja robiłem 60-80. I tam był taki system, że jak mnie potrzebował, wszystkie weekendy pracowałem. A na przykład on nieraz zapił, to mówi, Tomek, pokryj mój shift. No to robiłem. Ale później mówiłem sam, muszę jechać do Indii na jogę czy coś. To nie było problemu. Nie było, że urlop 28 dni. 3 miesiące i płatny. Płacił mi urlop na minusie z góry. Za obecny rok i za przyszły rok. Czyli można się dogadać. Także w Anglii miałem dobrych... Ja mam zawsze szczęście do ludzi. I to jest przykład, że można i pracować, i podróżować. Tylko trzeba wyjść ze strefy komfortu.